Gościem jest Artur Sztawiński, muzyk pochodzenia romskiego. Urodził się w Niemczech, a wychował w Polsce w miejscowości Pleszew. Artur, opowiedz o swojej muzyce, jak to się w ogóle zaczęło? Znaczy tak, moja przygoda z muzyką zaczęła się dosyć późno. Wynikało to chyba z braku pewności siebie. Bardziej też przez to, że nikt mi wcześniej nie powiedział, że się do tego nadaje. Chociaż zawsze chciałem być piosenkarzem, zawsze chciałem śpiewać, to gdzieś taki przełom w mojej głowie dopiero był w roku 2012. Od 2014 roku zaczęły pojawiać się moje nagrania w internecie. Pierwsze takie moje demo w ogóle studyjne, które powstało, to była piosenka po hiszpańsku pod tytułem Abrasame. Była to piosenka z repertuaru Julio Iglesiasa, która powstała w innej aranżacji. I tak naprawdę od tej piosenki się wszystko zaczęło, że chciałem się szkolić muzycznie, chciałem jakby się dalej rozwijać i zobaczyć, co z tego będzie. No a bo tam czytam, że na scenie zadebiutowałeś dopiero jak ci zaproponowano występ 8 kwietnia 2015 roku na Międzynarodowym Jurom. Tak, to był, tak. To był rok później właśnie, to było rok później. I takie właśnie no pierwsze takie sceniczne jakby występ to był właśnie wtedy na Międzynarodowym Dniu Romów w Poznaniu. I to był też taki dzień, który zapamiętam na pewno na swoje całe życie. Bo towarzyszyło mi wtedy bardzo dużo emocji. Gdzieś chyba nawet miałem nagranie, nie wiem czy to znajdę. Oczywiście żenujące to było, ten występ był sam w sobie żenujący, no bo osoba, która jakby nie jest dobrze wyszkolona, a jakby wyjdzie publicznie, no to wiadomo, że nie jest to tak jak powinno, ale może właśnie i potrzebne były takie występy, żeby dostać takiego kopa w dupę, że tak powiem, i żeby wziąć się za to, że jeżeli chce się robić coś dobrze, to trzeba w to włożyć dużo pracy. I rzeczywiście tej pracy wtedy zacząłem jakby wkładać dużo więcej niż wcześniej. No bo też, jak czytałam, wychodzisz poza schemat też cygańskich festiwali. Tak, a to wszystko chodzi o to, że jak brzmienia utworów są, jakby to powiedzieć, na tej typowo cygańskiej scenie jestem zbyt popowy. Na kawałki radiowe jestem zbyt cygański. I właśnie to jest ten problem, że moja muzyka jest jakby czymś pomiędzy. Ja bardzo często właśnie na romskich festiwalach mój repertuar był po prostu odrzucany, bo po prostu, nie wiem, był zbyt młodzieżowy, był zbyt dance'owy, był zbyt popowy. I oczywiście gdybym słuchał, oczywiście wszystkich, gdybym słuchał opinii ludzi, którzy mnie otaczają i którzy jakby chcą sami kreować mój wizerunek i muzykę, to pewnie bym nie śpiewał takiej muzyki, jaką czuję, ale że kosztowało mnie to bardzo dużo. Jestem osobą, która raczej idzie na kompromisy, ale jeżeli chodzi o muzykę, to przychodzi mi to bardzo trudno. Muszę śpiewać to, co czuję, nawet jeżeli mam świadomość tego, że będzie miało to mniejszy odbiór, to chcę, żeby to było prawdziwe, bo w tym, co śpiewam, chcę, żeby były jakieś emocje, tak? No i tyle. To jest to wychodzenie poza schemat, tak? Że no nie wszędzie jakby... No, w bardzo wielu miejscach miałem jakby zamknięte drzwi wtedy. Potem oczywiście ten repertuar się trochę powiększył i jak on się powiększył, no to były i utwory akustyczne, i były utwory cygańskie.
i były utwory balladowe i potem już jakby było z czego wybierać, żeby na dany, powiedzmy, na dany festiwal czy na dany koncert jakby dopasować ten układ. Więc teraz jest trochę łatwiej niż było na początku. Artur, a opowiedz o swoim dzieciństwie. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? W ogóle, jak chodziłeś do szkoły polskiej, no to czy byłeś prześladowany, czy co, że jesteś tego, z Romów pochodzisz? Czy byłem prześladowany? Zdarzało się. Z tego, co pamiętam, no jak byłem mały, to może nie, ale jak już byłem takim nastolatkiem, to gdzieś tam na ulicy coś tam słyszałem, jakieś tam niemiłe komentarze. Miejscowość Pleszew to jest mała miejscowość, w której jak na taką małą miejscowość, gdzie jest 17 tysięcy ludzi, było sporo Romów, było sporo rodzin romskich. No i oczywiście zdarzały się osoby, które Romów nie lubiły, zdarzały się i takie, które lubiły, bo nie można powiedzieć, że wszyscy nie lubią Romów. Powiem tak. Ja się czuję w połowie Polakiem, czuję się w połowie Romem, bo pochodzę z polskich Romów. I my w Polsce nie jesteśmy nauczeni, jak być tolerancyjnym. Już tutaj nawet jako dorosły człowiek, to parę razy w Łodzi, bo ja mieszkam w Łodzi, byłem zaczepiony i tak bardzo niemiło. Parę razy nawet zostałem okradziony. I no niestety, trafiamy na takich ludzi, że nie wszyscy są tolerancyjni, ale to przez to właśnie, że mało się o tym mówi, jakby mało ludzi przyznaje się do tego. Ten człowiek jest w stanie być chamem, jest w stanie cię źle potraktować, ale nie jest w stanie się przyznać do tego, że na przykład jest rasistą. I w Polsce się o tym mało mówi. Niestety, nasza społeczność i polska, i romska nie jest nauczona po prostu, a zwłaszcza, jeszcze to moje pokolenie, to wiadomo, jest lepiej. Powiedzmy, zmieniliśmy się trochę, ale jeszcze to starsze pokolenie niestety no nie jest nauczone. Tak? Może to przez to, że po prostu nasza społeczność była po prostu bardzo skrzywdzona w czasie wojny i właśnie nie wiem, czy to wynika z natury, czy to wynika po prostu z tego, co się wtedy wydarzyło. Nie mam pojęcia, bo jeżeli zaczynam o tym rozmyślać, to można złapać doła naprawdę. A powiedz coś o swoich tradycjach romskich. Czy na przykład, czy u was są w domu jeszcze te stare tradycje? Tak, ja się wychowałem w takiej typowo cygańskiej rodzinie, która jakby trzyma się tradycji. Moi dziadkowie i właśnie moi rodzice byli takimi bardzo stanowczymi, honorowymi jakby ludźmi. Mój dziadek w ogóle od strony mamy był w Pleszewie takim można powiedzieć wójtem, bo on bardzo pomagał wielu osobom jakby rozwiązywać jakieś tam cygańskie problemy, ale jakieś tam polskie problemy, jak ktoś miał z jakimiś sąsiadami problemy czy coś. Ludzie i Romowie i Polacy przychodzili właśnie do dziadka i on im pomagał, czy gdzieś w urzędzie, czy coś. Także mój dziadek był bardzo znanym człowiekiem w Pleszewie. A ja się czułem trochę Polakiem, trochę Romem, no to trochę te gdzieś tam niektóre tradycje czy zakazy zacząłem łamać. Uważam, że no nie wszystko trzeba aż tak brać jakby na dzień dzisiejszy, jest XXI wiek i wiadomo, że są oczywiście takie tradycje, jakieś tam zasady, żeby być oczywiście uczciwym człowiekiem, żeby dobrze traktować osoby starsze. To tego mnie to na pewno nauczyło, nauczyła cię, nauczyli tego
Nauczyli mnie tego moi rodzice, nauczyła mnie po części właśnie pewnie ta kultura. A są takie, no, z których nie do końca się zgadzam, tak? Więc... No a powiedz, idą święta teraz, no za 2 miesiące, Wigilia. Jak wy obchodzicie Wigilię na przykład? Właściwie to tak samo. W mojej rodzinie to było zawsze tak, że obchodziliśmy jakby święta Bożego Narodzenia w takim małym gronie. Ja akurat na pasterkę nie chodziłem, bo ja nie jestem religijny, ale moja mama zawsze chodziła na pasterkę, czasem z tatą, czasem sama. I jakby Wigilia to była takim dniem przygotowań, a pierwszy dzień świąt to był właśnie taki rodzinny, że przyjeżdżała moja siostra, moja siostrzenica. Jak jeszcze dziadkowie żyli od strony mamy, no to tam też spędzaliśmy z dziadkami. Potem jak dziadkowie zmarli, to wiadomo, że już tak wtedy bardziej każdy jakby ze swoimi wnukami, ze swoimi dziećmi spędzał ten czas, bo jak jeszcze dziadkowie żyli od strony mamy, to pamiętam, że było to jakieś takie większe grono rodziny, bo wszyscy do dziadków się jakby zjeżdżali. Ale ogólnie są potrawy typowo wigilijne, czyli jakaś ryba, której ja nie lubię akurat, jakaś sałatka warzywna, śledzie, bigos. No to właściwie to prawie tak samo jak po prostu katolickie święta. No tak. A właśnie dlatego, że ja się wychowałem w katolickiej rodzinie, więc... A powiedz też o swoich zainteresowaniach. Co poza muzyką robisz jeszcze? Czy gdzieś pracujesz, czy co? W tym momencie nie pracuję. W tym momencie zajmuję się tylko tą muzyką. Bardzo lubię spacerować. Ogólnie jeszcze wiosna jeszcze w tym roku to była taka trochę jakby leniwa pod względem takiego ruchu fizycznego. Byłem trochę leniwy wtedy, ale latem zacząłem jakby trochę chodzić na siłownię, na basen. Staram się dużo spacerować. I że tak powiem, mam teraz taki okres, że gdzieś tam życie towarzyskie jest tam gdzieś tam zepchnięte na bok. Bardziej tak zajmuję się właśnie sobą w tym momencie bardziej. Ale bardzo lubię właśnie chodzić na siłownię, na basen, na sauny. Bardzo lubię chodzić na sauny. Bardzo lubię oczywiście kuchnię. Najbardziej polska kuchnia jest dla mnie najlepsza na świecie. Lubię chodzić po restauracjach, lubię się stołować. Także bardzo często mi się to zdarza. Pomimo, że umiem gotować, jeżeli ktoś próbuje moich potraw, to mówią, że są ok, że są smaczne, ale nie lubię gotować. Zajmuje mi to zbyt dużo czasu, jest to bardzo czasochłonne, a że ja jestem dokładny, no to zrobienie obiadu mi zajmuje pół dnia, więc bardzo często wolę ten czas albo odpocząć, albo właśnie dobrze się wyspać, ogólnie długo śpię i lubię chodzić po restauracji. No. Uwielbiam. A ty z samej muzyki mówisz, że żyjesz, z samych występów? Aktualnie tak, ale wcześniej pracowałem w wielu branżach, bo pracowałem w gastronomii, pracowałem w handlu. I robiłem staż, odbywałem takie szkolenia dla pracownika biurowego i tam mnie potem wysłali na staż. W ogóle robiłem staż w gabinecie stomatologicznym jako rejestrator. Potem pracowałem też w hotelu na recepcji. No, ale wiadomo, że teraz tych występów jest mało, tak? Prawdopodobnie będę miał właśnie występ, znaczy prawdopodobnie, no, będę miał występ 14 listopada, a do tego 14 listopada trzeba z czegoś żyć, tak? Zajmę się teraz promocją nowego teledysku, który ma się już ukazać na dniach.
A potem jakby pomyśleć, co dalej zrobić, nie? Myślę, że jakaś praca na etat też będzie potrzebna, bo jednak to, co zarabia artysta jakby mojego pokroju, czyli nie jestem znanym artystą, no to, to wiadomo, to jest trochę ciężko. Tak, Don Wasyl, Roma, znasz na pewno, słyszałeś o nim, o Don Wasylie? Tak, tak. Spotkałeś się kiedyś z nim? Tylko raz, było to w 2017 roku. W Połczynie Zdroju był wtedy pierwszy festiwal piosenki cygańsko-słowiańskiej. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, to był wtedy właśnie pierwszy ten festiwal. I ja tam zostałem wtedy zaproszony, ale ja miałem ogromny stres, bo ja tam zostałem wtedy zaproszony, ale ja brałem udział w konkursie. Brałem udział w konkursie, gdzie występowali właśnie soliści i zająłem tam wtedy trzecie miejsce. Właśnie znajoma mi jakiś czas temu mówiła, że powinienem podkreślić to, że jakby dostałem to wyróżnienie i oczywiście bardzo się z tego cieszyłem. Ale tak jak z perspektywy czasu patrzę, jakby nie podkreślam tego, bo trzecie miejsce to nie jest żadne miejsce. Najważniejsze jest pierwsze. No tak, nie... każdy by chciał wygrywać, no ale zawsze coś, jak na zawsze początek. Zawsze coś. No wtedy to było były takie początki właśnie na tej scenie. No to i tak myślę, że wyszło wtedy dobrze. I wtedy tam go poznałem, bo on już tam miał taki koncert, jakby ten wieczorny, ten finałowy, po tych solistach właśnie z konkursu. Zamieniłem z nim parę zdań. Okazało się, kiedyś właśnie mój dziadek od strony taty mi mówił, że kiedyś on go właśnie znał, kiedyś jeździli jeszcze tymi taborami, byli młodymi w ogóle, młodymi ludźmi. I właśnie wujek Don Wasyl mi przypomniał, że oni kiedyś jeździli razem, że się znają, że w ogóle bardzo lubił mojego dziadka. No i potem był koncert, oczywiście obejrzałem koncert. Bardzo fajny w ogóle koncert. I także tylko raz miałem okazję się z nim spotkać. A zwróciłam uwagę, a czemu mówisz wujek? To twój wujek, czy wy co tak mówicie? U was jest cyganie. U nas się tak mówi, że jakby no jest, jak jest osoba starsza i oczywiście jak jest Romem, to wtedy się mówi jako wy, powinno się mówić jako wy i zwracamy się jako wujek, nie jako pan, tylko jako wujek. No, bo tak jak mi mama opowiadała, że ja jestem ze Zbąszynia pochodzę i opowiadała, jak do Zbąszynia przyjeżdżali cyganie tego taborami i zawsze dzieci straszyli, że cyganie dzieci wam porwą albo tam. Tak, kiedyś podobno tak robili. Znaczy kiedyś właśnie tak się straszyło dzieci. Ja się zastanawiam, skąd to się wzięło, skoro na przykład taka osoba jak moja babcia, powiedzmy od strony mamy, miała 8 czy 9 dzieci. I zastanawiam się, jak ta babcia by jeszcze kradła inne dzieci, skoro ledwo swoje mogła wyżywić, tak? Zastanawiam się też, skąd to się wzięło. Ale to były czasy właśnie, jak Romowie jeździli taborami i te biedniejsze rodziny, właśnie te cyganki, które miały po 10 nawet dzieci, no to kradły kury. No, kradli, mama mówiła. Tak, kradły kury, żeby dać tym dzieciom jeść. Może nie wiem, może z tego to się wzięło, że kradną dzieci, żeby dzieci były grzeczne. No bo też było, że cyganka tam wróży, prawdę ci powie, jak na starych filmach widziałam później nieraz, nie? Jak tam z ręki. A twoja babcia umiała wróżyć? Moja babcia ta od strony mamy, to nawet nie pamiętam, czy umiała wróżyć. Ale babcia od strony taty umie wróżyć, bo jeszcze babcia żyje. Oczywiście nie zajmuje się tym, już jak była młodsza, to jeszcze się tym zajmowała. I siostra mojej mamy, ciocia Genia,
Ona też, też dobrze wróży. Czyli jakby chyba jedyna z wszystkich sióstr się tym zajmowała i chyba jedyna umiała, z tego co mi się wydaje. No to także... zapytam, czy ciocia ci karierę wywróżyła? Jak wróżyła? A wiesz co ci powiem, że ciocia mi nigdy nie wróżyła. Nawet nigdy nie prosiłem cioci, żeby mi powróżyła, ale... chodziłem tutaj do takiej wróżki w Łodzi, do takiej pani Angeliki. Polka oczywiście, ale dobra wróżka. Znaczy dobra, zależy też jaki dzień, zależy co powiedzą karty, bo zauważyłem, że z tym wróżeniem to jest tak, że te karty mówią czasem więcej, czasem mówią mniej. Bo jakby miałem wróżone u kilku osób i właśnie różnie to było. Ale pamiętam, jak się pytałem właśnie o karierę, to ona mi wtedy powiedziała, że, bo to było jakieś 4 lata temu, powiedziała mi, że jeszcze nie teraz są, nie są zbyt mocne znajomości na to, żeby teraz zrobić karierę. No. Także miała rację, bo jakby nic wielkiego się jakby po tym czasie nie wydarzyło. Ale no, cieszę się z tego, że powstały te piosenki, które powstały, że nabyłem jakby tego scenicznego obycia przez te lata. No cieszę się i staram się cieszyć tak z tego, co jest, bo jakby te występy też mnie dużo nauczyły. Bardzo dużo występów w ogóle, najwięcej występów miałem w Łodzi, jakby, jeżeli chodzi o te początki mojej przygody z uczeniem się i ze sceną. Uczyłem się w takiej szkole muzycznej w Łodzi. W tej szkole się uczyłem ponad 5 lat. I właśnie jakby nasza dyrektorka bardzo często organizowała koncerty. I były jakieś plenerowe koncerty i były w Domu Kultury. Najbardziej lubiłem te koncerty w Domu Kultury, bo mieliśmy tam dobrego akustyka, zawsze było tak kameralnie. Także te występy też dużo mnie nauczyły jakby takiego obycia ze sceną. Bardzo, bardzo miło wspominam te występy. I tam... A płyty już wydałeś, nie? Nie wydałem żadnej płyty, jakby nie jestem związany z żadną wytwórnią. No jak na razie nie jestem żadnym, ani nawet nigdzie nie wysyłałem utwory, które nagrywałem, ze względu na to, że wiedziałem, że raczej wytwórnia tego nie wyda. Jest to zbyt niszowe. Działałem raczej właśnie tak singlowo, że te utwory się pojawiają w internecie i do niektórych utworów pojawiają się też teledyski, zależy jaki budżet właśnie mam na dany utwór. Jeżeli kiedyś pojawi się jakiś taki utwór bardziej popowy, bardziej taki, że tak powiem, mniej niszowy, to może będę się zastanawiał nad wysłaniem do jakiejś wytwórni, ale no mówię, to jest jakby taka... To jest jakby taka kropla w morzu, tak, że najczęściej to się nie uda. Jeżeli nie ma się czegoś bardzo komercyjnego, to, no to jest ciężko. Bo wiesz, ja zawsze lubiłam piosenki ten, tańc z cyganami, te, co znasz na pewno tę piosenkę, też tańc z cyganami, albo Zenek Martyniuk, co cygan ma, bez swej gitary. Tak, fajny utwór. Bo w ogóle właśnie zespół Akcent to tak sporo tych piosenek miało o takim wybrzmieniu cygańskim, że tak powiem. W ogóle, a cyganom w ogóle muzyka towarzyszyła zawsze, nie? Tak, bo właśnie Romowie, przepraszam, że tak trzymam telefon, bo Romowie ogólnie są bardzo muzykalnym narodem. Jest bardzo dużo Romów, którzy nie mieli szkoły muzycznej, ale mieli na przykład w rodzinie muzyków i po prostu są świetnymi muzykami.
To jest zadziwiające, że taki talent no, nie jest w stanie jakby nie jest w stanie. Zgubiłem wątek. No, gdzieś tam się nie pokazać, tak? Nawet jeżeli się nie ma tej szkoły muzycznej. Jest bardzo oczywiście dużo też młodych artystów romskich, którzy nie występują w ogóle na tej scenie, bo ja to gdzieś tam na tej scenie się pojawiłem, ale oni w ogóle nie występują. Oni na przykład nagrywają utwór, wydają sobie singiel na własną rękę i mają milion wyświetleń. Także jest to ogromna siła. To już jest siła talentu. Tak? Nie są to osoby po szkołach muzycznych. No widzisz, Artur, będziemy kończyć. Życzę Ci dalszej kariery i wszystkiego dobrego. Żebyś dziękuję dalej. Bardzo. Dziękuję bardzo. Wzajemnie dużo zdrówka życzę. No ja też. Miłego dnia. Dziękuję za